Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na film, gdzie porozmawiamy o tak zwanym bardzo przygnębiającym poniedziałku, po angielsku nazywanym Blue Monday. Jest to taki termin, który wymyślił naukowiec. Ja sobie zapisałam, jak on się nazywa, Cliff Amala. Nawet na potwierdzenie swojej tezy wymyślił wzór, gdzie różnymi składowymi tego wzoru jest między innymi pogoda, spadek motywacji, długość, upływ czasu jak gdyby od Bożego Narodzenia, jaki mamy dług, jaką mamy wysokość wynagrodzenia, więc wiele czynników takich wprowadził, które miały jak gdyby określić, kiedy ten dzień, taki najbardziej przygnębiający dzień w roku przypada. No i według jego teorii taki dzień przypada co roku w trzeci poniedziałek roku, czyli w tym roku wypada on 17 stycznia. No i nie ma potwierdzenia, słuchajcie, naukowego na istnienie, że tak jest i tak po prostu, że to musi być taki najgorszy poniedziałek w roku, najbardziej przygnębiający. Ale jednak coś, słuchajcie, w tym jest, bo rzeczywiście te składniki, które on sobie wprowadził w tym wzorze, moim zdaniem mają rzeczywiście bardzo duży i taki decydujący wpływ na nas, taki stan psychofizyczny, dlatego że pogoda nie jest sprzyjająca spacerom. Jest to pogoda, gdzie ten dzień jest bardzo krótki. Jesteśmy przygnębieni tą pogodą, brakiem słońca. Również, słuchajcie, z nowym rokiem najczęściej przychodzą różne zmiany, które mają różne wpływy. Bardzo często też jest tak, że w okresie, powiedzmy sobie, w okresie grudnia, w okresie przedświątecznym, jednak wydajemy dużo więcej pieniędzy, dlatego że chcemy przygotować takie specjalne święta dla naszej rodziny, kupujemy prezenty i cały czas jesteśmy, słuchajcie, nakręceni pozytywnie tym, co ma nadejść i jakoś tak wydajemy więcej pieniędzy. Natomiast, słuchajcie, już jak zaczyna się styczeń, to wszystko już tak zaczynają, te wszystkie emocje opadać, no i my sobie nagle uświadamiamy, że zaczyna nam brakować pieniędzy, że być może za dużo wydaliśmy w tym grudniu pieniędzy. No więc już zobaczcie, ile mamy składników. Już mamy tą brzydką pogodę, brak światła, brak zasobów finansowych bardzo często. Z drugiej strony, słuchajcie, też jest coś takiego, że przychodzi nowy rok i my sobie tak dużo rzeczy mówimy, od nowego roku na przykład nie będę paliła, albo będę zdrowiej się odżywiała, będę jakąś dietę, będę ćwiczyła, będę się uczyła angielskiego, no, że będę coś robiła i ten nowy rok ma być też taką datą, takim wyznacznikiem, gdzie my będziemy wprowadzać te zmiany w naszym życiu właśnie od tych pierwszych dni roku i się okazuje, że najczęściej te 3 tygodnie wystarczy, żeby nasza motywacja osłabła i żeby nasze plany najczęściej, jak to mówi przysłowie, biorą w łeb. Ja sobie, słuchajcie, w związku z tym przygotowałam też taki, nawet sobie tu zapisałam, mam, słuchajcie, tutaj notatnik i zapisałam sobie, jak zrobić, jak przygotować się do tego dnia, dlatego że czy ta teoria naukowca tego znalazła potwierdzenie naukowe? No nie do końca, ale tak jak wspomniałam, jest bardzo dużo w tym prawdy, więc może przygotujmy się do tego takiego najbardziej depresyjnego poniedziałku i zróbmy tak,
żeby ten poniedziałek był najpiękniejszym, słuchajcie, najpiękniejszym dniem w roku. Może przygotujmy się do tego. Jeżeli ten temat Was interesuje i chcecie dowiedzieć się, jak zamienić najbardziej przygnębiający dzień w roku w najlepszy dzień roku, to ten film jest dla Ciebie. Tak jak mówiłam, zaczynamy w tej chwili film, w którym opowiem Wam albo podam Wam różne sposoby, moje sposoby, które sobie zapisałam, jak poradzić sobie z takim przygnębiającym poniedziałkiem. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to mam do Was prośbę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. I jeżeli lubicie oglądać moje filmy, to bardzo Was proszę o subskrypcję, o łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło, bo dla mnie jest to wyznacznik, że lubicie mnie oglądać, słuchać. No dobrze, ale zacznijmy, słuchajcie, od tych moich zapisek, które sobie tutaj napisałam w tym moim notatniku, na te różne sposoby radzenia sobie w tym dniu. Zresztą nie tylko w tym dniu, dlatego że powinniśmy tak sobie robić, nawet jeżeli bierze nas przygnębienie, jeżeli nagle nam się robi źle, smutno i czujemy, że popadamy w taką chandrę jesienno-zimową. No, jeżeli takie stany nam się, pamiętajcie o tym, że jeżeli takie stany depresyjne, takie niedobre zaczynają Wam się przedłużać, jeżeli ogarnia Was nie tylko apatia, ale wręcz taki ciężar, że wydaje Wam się, że w najprostszych obowiązkach nie podołacie, nie dacie rady, to naprawdę zgłaszajcie się do specjalistów, bo to warto rozmawiać z fachowcami, bo takie stany po prostu depresyjne, mówię o tych ciężkich depresjach, albo nawet tych depresjach okresowych, czyli jesienno-zimowych, po prostu naprawdę można leczyć i wtedy będziemy lepiej się czuli. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o tych ciężkich stanach, będziemy mówić o takiej naszej, o takich domowych sposobach radzenia sobie z tą właśnie taką chandrą jesienną. No a zdecydowanie takiemu przygnębiającemu poniedziałkowi mówimy nie. I robimy wszystko, żeby ten 17 stycznia był najlepszym dniem w roku. Słuchajcie, ja myślę, że takim jednym z takich fajnych momentów na poprawę humoru jest oglądnięcie dobrego filmu. Filmu, który lubicie, ale nie, że niech to nie będą filmy przygnębiające. Nawet na YouTubie jest bardzo dużo też takich filmów, gdzie jak wpisze się w Google w wyszukiwarkę, wypiszecie film na poprawę humoru, to wtedy Wam się pokazują różne fajne filmy. Wiem, że niektórzy bardzo lubią, i ja też miałam taki okres, że jak mi było smutno, to takie różne fajne, zabawne sytuacje z dziećmi, zabawne sytuacje najczęściej z kotami albo z psami ludzie nakręcają i wtedy naprawdę można się śmiać. Tak jak pamiętacie, na pewno w telewizji też był taki program Śmiechu Warte, więc warto w tym momencie tego typu takie lekkie filmy na poprawę humoru sobie puścić. Można się wybrać, słuchajcie, też do kina, można się wybrać do teatru. Mnie się wydaje, że takim ważnym elementem w tym dniu jest to, żeby ten dzień nie był, żebyście nie spędzali go sami. Postarajcie się go spędzić z kimś, po prostu albo wyjść, tak jak mówię, do kina, do teatru. Najlepiej nie spędzać tego dnia samemu. Ale dobrze, lećmy dalej. Aha, jeszcze napisałam sobie taki punkt. Odwiedźmy naszych dziadków, babcie, naszych rodziców.
Dlaczego? Dlatego, że osoby starsze, wyobraźcie sobie, jeżeli my walczymy z takim dniem depresyjnym, a jesteśmy jeszcze młodzi, jeszcze prężni, jeszcze jesteśmy w stanie wyjść na spacer czy gdzieś, a często osoby te starsze już tak nie mogą, słuchajcie, już tak nie mogą wyjść z różnych powodów, albo wieku, albo choroby, no sytuacje są różne, więc w tym momencie postarajmy się choćby na parę minut odwiedzić te osoby po to, żebyśmy tym osobom w tym dniu poprawili humor. A wierzcie mi, że jak poprawiacie humor komuś, to od razu sami się lepiej przez to czujecie. Więc to nawet zróbcie z takiego choćby takiego zdrowego egoizmu, że ja pójdę, komuś pomogę, zrobię wszystko, żeby ta osoba też w tym dniu się poczuła dobrze. Więc takich elementów, które ja tu Wam podaję, można zrobić w ciągu dnia kilka, tak? Bo możemy odwiedzić to, co mówiłam, choćby na króciutko taką osobę i na pewno zrobicie tym bardzo dużą przyjemność. Tak jak mówiłam, można się umówić też na jakieś spotkanie z przyjaciółmi. Ja ostatnio robiłam film, puściłam Wam go w środę, na temat, robiłam tartę warzywną i tam właśnie wspominałam też, że może umówcie się na takie wspólne gotowanie, bo to są naprawdę fajne chwile, kiedy wszyscy lubią w kuchni spędzać czas, lubimy gotować, w kuchni czujemy się dobrze, zawsze lubimy te zapachy jedzenia, zawsze tu takie ciepło jest i to jest taki fajny moment. Więc umówmy się z przyjaciółmi czy z rodziną na takie wspólne gotowanie. No i polecam Wam oczywiście zrobienie na przykład takiej tarty. Ja Wam ten film gdzieś podlinkuję, ale to jest taki fajny sposób na spędzenie cudownego wieczoru. Nawet nie zauważycie wtedy, że to jest poniedziałek. Następnym takim moim sposobem jest jakaś aktywność fizyczna. Nawet jeżeli nie chodzicie na stale na jakieś ćwiczenia, czy nie chodzicie na basen, czy gdziekolwiek indziej, to w tym dniu postarajcie się zafundować sobie jakąś aktywność fizyczną. Dlaczego? Dlatego, że po takiej godzinie ćwiczenia, czy takiego wysiłku fizycznego, nawet jeżeli nie jesteście w stanie biegać, czy cokolwiek, no to dzisiaj, słuchajcie, fantastycznym sposobem jest marsz. Nie macie kijków, to maszerujcie, machajcie rękoma, maszerujcie bez kijków. Jeżeli macie, z kijkami. Po prostu chodzi o to, żeby jakąś taką w miarę dużą aktywność sobie zafundować, żeby nam się wydzielały te endorfiny, hormon szczęścia, który naprawdę jak przyjdziecie do domu, to po prostu będzie Was rozsadzała duma. Dlatego, że po pierwsze endorfiny zaczną działać i będziecie dumni, że zrobiliście coś dla siebie, że jesteście tak cudownie zmęczeni i będzie naprawdę cudownie. Mówię tu o aktywności takiej sportowej. Jeszcze jedna jest taka aktywność sportowa. Ci, co lubią, ja nie umiem pływać akurat, przyznam się bez bicia, ale wiem, że ludzie są, którzy lubią basen. Basen też świetnie wpływa, od razu sobie humor poprawicie, tym bardziej, że na basenie jest dobre światło, więc woda, pływanie i po prostu plus to światło na pewno doładuje Wasze akumulatory i na pewno poczujecie się cudownie. Jeżeli na przykład nie chcecie takiej aktywności fizycznej, to wybierzcie się na dłuższy spacer. Weźcie psa, jak macie, weźcie przyjaciela, męża, żonę, słuchajcie, i wyjdźcie na długi spacer. Ten spacer również spowoduje to, że jak przyjdziecie, będziecie czuli się fantastycznie. A wieczorem zafundujcie sobie relaks.
Moje drogie panie, wszystkie maseczki na twarz, na ręce, na stopy, na włosy. Słuchajcie, robimy maseczki gdzie się da. Puszczamy sobie muzykę taką jak lubimy, a może jakiś koncert, może trochę głośniej właśnie niż zwykle, bo zawsze dajemy taką muzykę relaksacyjną, cichą, a może zafundujmy sobie koncert we własnym mieszkaniu. Słuchajcie, zróbmy tak, żeby ta muzyka była głośna, żebyśmy się wsłuchali w tą muzykę, żebyśmy nie słyszeli stukania sąsiadów czy szczekania psa, tylko żebyśmy słyszeli tę muzykę. I to jest naprawdę też świetny sposób. Ale jeżeli nie chcecie głośno, to wyciszcie się. Dajcie sobie po prostu cichutką muzykę. Mnie chodzi o to, żebyście zrobili coś dla siebie, tak na 100%. Starali się robić w ciągu dnia coś dla kogoś, żeby też poprawiać humor, żebyśmy cały czas mieli z tyłu głowy, tak przysłowiowo, że to jest dzień, który nie tylko nas może wprawić w zły humor, ale również innych. Więc starajmy się wyjątkowo w tym dniu być miłym dla każdego, żebyśmy byli po prostu też, nawet jeżeli ta osoba się w stosunku do nas zachowa niefajnie, to powiedzmy sobie, nie, no to dzisiaj jest ten przygnębiający poniedziałek, dzisiaj jest ten dzień, więc odpuśćcie tej osobie i uświadomcie sobie, że może ta osoba nie wie, że powinna coś zrobić na poprawę humoru, a może właśnie wy poprawicie tej osobie ten humor. Warto to zrobić. W tym dniu postarajcie się również nikogo nie krytykować i nic nie krytykować, dlatego że jak mówimy, że ktoś jest taki, wiecie, jak my krytykujemy kogoś, to też jest coś takiego, że te złe emocje też one wchodzą w nas. To nie jest tak, że my będziemy kogoś krytykować i to te emocje, te złe emocje rozchodzą się, one są również w nas. Więc w tym dniu postarajmy się nikogo nie krytykować. A następną taką rzeczą, to wiecie co, też zauważyłam, że jak człowiek jest smutny, jak człowiek jest taki przygnębiony albo zły, to zwróćcie uwagę, dlaczego mówi się, jest takie powiedzenie, że złość piękności szkodzi? Dlatego, że jak człowiek jest czy zły, czy smutny, to grawitacja po prostu opada, grawitacja działa, nie opada, a opadają nam wszystkie tutaj kąciki ust, po prostu robimy się smutni i nie wyglądamy wtedy ładnie. Natomiast zawsze jak skorygujemy naszą twarz, jak podniesiemy kąciki ust do góry, to po prostu zobaczymy, że my się uśmiechamy i stajemy się po prostu ładniejsi. I w tym dniu starajcie się korygować swoją twarz. Nawet jeżeli jesteście sami, chodzicie po mieszkaniu i nagle widzicie, że ta twarz wasza, no trudno, wiecie, chodzić po własnym mieszkaniu, jak na przykład nikogo nie ma i cały czas się śmiać. Ale w tym dniu, ile razy przejdziecie koło lustra, uśmiechnijcie się do siebie, skorygujcie tą twarz, że po prostu będziecie się w tym dniu akurat uśmiechali. Są osoby też, które lubią kąpiele, takie dłuższe kąpiele w wannie, oczywiście z maseczką, dziewczyny koniecznie z maseczką w tym dniu, więc zróbcie sobie taką kąpiel. Ja akurat nie lubię wanny i kąpieli w wannie, ale ty również prysznic może być miły, bo można puścić sobie muzykę do tej kąpieli, można świecę zapalić i można sobie na przykład wziąć też taki dłuższy, relaksujący prysznic czy kąpiel. Też jest takie, posłuchajcie, tak patrzę, i wiele osób właśnie, jak zaczyna z końcem roku te postanowienia sobie narzucać, to między innymi mówi, będę zdrowo się odżywiać i najczęściej narzucają sobie zbyt rygorystyczną dietę
i ciężko jest tą dietę utrzymać. I ten trzeci tydzień, to co mówiliśmy, jest ten spadek motywacji i najczęściej wtedy nas też ogarnia taka beznadzieja, że po prostu nic się w naszym życiu nie zmienia, że my znowu się poddaliśmy i tak dalej. Więc może w tym dniu, kiedy was to ogarnia, to może sobie tą dietę odpuśćcie. Na jeden dzień chociażby. Po prostu nie katujcie się w tym dniu. Zróbcie wszystko, żeby ten dzień był po prostu takim dniem, no, najlepszym w waszym dniu. Jeszcze jaka metoda? Słuchajcie, kiedyś jak byłam młoda, bardzo dużo tańczyłam, a teraz zauważyłam, że coraz mniej. I jak nie chce mi się ćwiczyć, bo ćwiczenia są dosyć nudne i czasami nie chce mi się ćwiczyć, no to mówię, puszczam sobie muzykę i najnormalniej w świecie, słuchajcie, tańczę. I nie bójcie się tego, że będziecie dziwnie wyglądać. Nie, po prostu tańczcie, poddajcie się tej muzyce. I naprawdę, słuchajcie, to działa, to się po prostu fajnie czujemy. Poza tym taniec uruchamia nam wszystkie i mięśnie, zmysły i zarówno ten rytm staramy się czuć. Po prostu mnie się wydaje, że taniec niesie dużo radości. Zróbcie to, jeżeli jesteście sami, puśćcie sobie muzykę i po prostu potańczcie. No, jeszcze takim jednym czynnikiem, który ma na nas negatywny wpływ, jest oczywiście brak światła. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj jeszcze ta energia poszła w górę, więc nie jest to takie fajne, jak tu wykorzystać. Słuchajcie, mój operator, będę się teraz śmiała, ponieważ robi przeciwne figury, żeby usiąść. I mnie tak trochę rozbawił, przepraszam was bardzo, ale to było dosyć śmieszne. No ale wróćmy do tego braku światła. Słuchajcie, energia rzeczywiście wzrasta, więc no, takie oświetlenie mieszkania, tak jak ja mam na przykład w tej chwili, no to rzeczywiście jest dosyć kosztowne, no ale ja to robię między innymi pod potrzeby filmu. Natomiast jeżeli nas nawet nie stać na takie rzęsiste oświetlenie mieszkania, a myślę, że będzie nam to coraz trudniej robić, to korzystajmy z cudzej energii. Chodźmy właśnie na basenach, jest świetne oświetlenie, czy w centrach handlowych, w galeriach. Korzystajmy z cudzego oświetlenia. Idźmy w ciągu, nie siedźmy w tych ciemnych, ponurych mieszkaniach, tylko wyjdźmy. Wyjdźmy gdzieś i to naprawdę można wiele miejsc znaleźć, po prostu gdzie nie musimy płacić za wstęp. Jeżeli nie mamy pieniędzy, idziemy po prostu i robimy w galerii, robimy tak zwany window shopping. Po prostu patrzymy, co się nosi. Nie musimy nic kupować. Wystarczy, że po prostu będziemy chłonęli to światło, które jest w tych pomieszczeniach. Patrzę, co ja jeszcze. No posłuchajcie, następnym takim fajnym też sposobem, moim zdaniem, na poprawę humoru jest bawienie się kolorami. Bo być może już was męczy dekoracja, bo to też tak może być, że koło 18 już niektórzy mają dosyć tych ozdób świątecznych, bożonarodzeniowych, więc może zmieńcie wtedy wystrój, rozbierajcie choinkę, rozbierajcie te wszystkie dekoracje świąteczne i wejdźcie w kolory zupełnie inne, zmieńcie poduszki na bardziej kolorowe. Kolorowe, koce, pledy, może macie takie pokrowce już inne, tak jak na przykład IKEA ma, że wiele ma takich pokrowców, które można zmienić. Nie wiem, może zasłony, jeżeli to wam coś poprawi humor, to warto również w takim wnętrzu wprowadzić jakiś kolor, jakieś zmiany. I wykreować taką przestrzeń, słuchajcie, że gdzie kawa i herbata będą smakowały najlepiej na świecie. I to powinniśmy robić. Wiem, że w sklepach już pojawiają się
też cięte kwiaty. Może chcecie właśnie świeżych, ciętych kwiatów. Widziałam nawet ostatnio w sklepie już były prymulki, więc może warto kupić sobie właśnie kwiaty, które poprawią nam humor. Patrzę, co ja jeszcze... Posłuchajcie, jest też coś takiego, też sobie zapisałam takie zdanie, żeby doceniać, słuchajcie, niedoskonałości w życiu, akceptować je, żebyśmy się nie frustrowali tym, że nie jesteśmy doskonali albo że nasze życie jest niedoskonałe, żebyśmy generalnie nie doszukiwali się tego, co jest złe, tylko żebyśmy się doszukiwali tego, co jest dobre. Tym się cieszyli i za to byli wdzięczni, bo to jest też bardzo ważne w życiu, żeby być wdzięcznym za to, co się ma, za to, kim się jest i na to wszystko mamy wpływ. Warto po prostu doceniać i akceptować również te niedoskonałości naszego życia czy nasze. Posłuchajcie, zadbać też trzeba, oczywiście, tak jak mówiłam, niby dietę sobie odpuścić, ale z drugiej strony też trzeba zadbać o tą dietę, o dostarczenie witaminy, no zwłaszcza D, słuchajcie, pamiętajmy o tej witaminie, bo rzeczywiście ona jest taką witaminą w naszym klimacie, którą niestety musimy suplementować, także no trzeba. No i tak się zastanawiam, co jeszcze by Wam powiedzieć, ale wydaje mi się, że w życiu też warto jest poszukiwać takiego umiaru, i takiej uważności w życiu, wiecie, żebyśmy bardziej zwracali uwagę też na to, co robimy, żebyśmy znajdowali radość w takich codziennych czynnościach, żeby to nie było tak, że to życie nam tak umyka i że my po prostu żyjemy tak z dnia na dzień, że nie mamy żadnego celu, że nasze życie nam się rozchodzi jak ciasto między palcami, że ono jest takie nijakie, bo właśnie takie nijakie życie powoduje te stany depresyjne, dlatego że ja miałam taki okres też, że zawsze zaczynałam od takiego sformułowania, że ale jestem beznadziejna, to moja wina, ja się do niczego nie nadaję. Bardzo często tak zaczynamy, a teraz doszłam do wniosku, nie, no taka jestem, no po prostu, no i muszę sobie z tym pełnym pakietem słabości, wad, zalet, no muszę sobie jakoś radzić. Także warto jest też, żebyśmy mieli w tym naszym życiu jakiś cel, żebyśmy sobie te cele jednak stawiali, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja wiem, to trochę takie dziwne, bo to jest takie nawet wyświechtanie, stawianie celów i realizowanie. Ale okazuje się, że jak się ma cel, to się po prostu do tego celu dąży, to się wstaje i chcę coś zrobić, że choćby jeden krok zbliży mnie do tego celu, no to już coś zrobiłam. To jest to nawet, tak jak ja Wam opowiadałam, te moje subskrypcje, tak? Że ja sobie założyłam cel 10 tysięcy na koniec roku. W tym roku założyłam sobie... te 50 tysięcy. Ja nie mam na to wpływu, bo wy albo będziecie subskrybować, albo nie. Ale czy tak rzeczywiście do końca nie mam wpływu? No nie, mam jednak wpływ, dlatego że ja chcę robić te filmy dla Was, dlatego że mnie jest bardzo miło, że Wy mnie wspieracie, mnie jest bardzo miło, że Wy ze mną jesteście i ja wiem, że jeżeli ja będę robiła te filmy szczerze, będę jak gdyby oddana dla Was, to po prostu wiem, że to się obróci też w drugą stronę. Ten wektor zawsze ma dwie strony, tak? Także wtedy będzie więcej subskrypcji, bo Wy mnie będziecie po prostu częściej oglądać, bo muszę robić te filmy systematycznie, bo muszę starać się robić te filmy ciekawsze, także czy lepsze jakościowo. No i to ja wiem, że to mnie też napędza, że jeżeli ja mam plan,
załóżmy, już się uczepiłam tych 50 tysięcy subskrypcji, ale to jest taki symboliczny ten cel, to ja po prostu wiem, że ta moja praca, którą ja robię, ona mnie zbliża do tego mojego celu. Także wydaje mi się, że obojętnie jaki cel, choćby malutki, to po prostu weźcie go sobie, napiszcie, weźcie go, połóżcie sobie na lodówce, żebyście wiedzieli, że codziennie, każdego dnia zrobicie choćby najmniejszą rzecz, taką, która was ma przybliżyć do tego celu. Nie, że będziecie robili wiele innych rzeczy, które was nie, w żaden sposób nie przybliżają. Zróbcie jedną malutką rzecz, tą, która przybliży was do tego celu. I to jest naprawdę bardzo ważne, bo wtedy to życie, ono zaczyna mieć sens. Po prostu zaczyna mieć sens. Słuchajcie, będziemy kończyć, dlatego że widzę, że operatorowi już się ręka trzęsie. Ja się rzeczywiście rozgadałam. Ale dlaczego gadałam na ten temat? Dlaczego mi przyszło to na myśl? Dlatego, że nie warto usprawiedliwiać się, że ja mam handrę, no bo jest dzisiaj ten najbardziej przygnębiający dzień. Nie, pamiętajcie. Zróbmy wszystko, żeby to był najpiękniejszy dzień naszego życia. I zapamiętajcie tą datę. 17 stycznia będzie najlepszym dniem w naszym roku. I zróbcie tak, żeby tak było. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.